Życzę przyjemnej podróży, zaśmiał się porta. I wkrótce się spotkamy. Nałożył sobie na talerz z wyrazem obojętności marynowane nóżki wieprzowe z półmiska. Wolf dostał głupawki i wybuchnął wściekłością. Wytrącił nóżki wieprzowe porcie z ręki i pospiesznie podążył za Salim, który już prawie trzymał rękę na klamce. Puszczaj ty, Durniu, wrzasnął. Chcesz nas wszystkich wysadzić w powietrze na strzępy? Nie jesteś teraz w twej cholernej plebanii. Jesteś w kwaterze głównej, ważnej dla wysiłku wojennego. I powiem ci coś jeszcze, ty, jebany w mózg, mały karzełku. Nawet pół szklanki szczyn nas nie obchodzi. Czy masz, czy nie masz jakichś wątpliwości? Robisz to, co ci mówimy, albo będzie szybki koniec z twoim szlajaniem się i odgrywaniem ministra wojny. Szlachtowaliśmy już większych kretynów niż ty, ty, imitacjo, ty, operetkowy bufonie, ty. Poniatno? No, to bardzo dobrze, wymamrotał saly, siadając znów przy stole, ale nie zdejmując jedwabnej czapki. Ze złością chwycił kawałek krwawej kiszki, sypnął na nią cukier, a potem polał syropem. Zwykle uczciwie współpracuję z ludźmi, których chleb jadłem, mówił, napychając usta krwawą kiszką. Co za gówno z ciebie, stwierdził Porta z ustami pełnymi nóżek. Tylko nie próbuj stawiać mi się tak, jak to było. Bo w rzeczywistości nie jesteś prawdziwym ministrem wojny, tylko zwykłym, cholernym piszpanem w parszywym biurze. Każdy dupek może kimś takim zostać. Och, do diabła z tym, poddał się sali, wasze zdrowie, chłopcy, i bierzmy się do tego, tak czy inaczej wcześniej czy później wszyscy skończymy w rzece gówna po szyję. Wypił trochę ze swego kieliszka i beknął rozgłośnie. Ale czemu na litość sami nie bierzecie tego złota ładnie i cicho? Z pewnością byłoby to dla was łatwiejsze i tańsze. Według tego, co mówią w Berlinie, Rosja już padła na tyłek. Nie zostało już nic więcej do roboty, poza rutynowym oczyszczaniem terenu. Wobec tego, o ile się orientuję, złoto jest zwyczajnym łupem wojennym. I ty nazywasz siebie ministrem wojny? Krzyknął pogardliwie Porta. Chłopie, gadasz raczej jak ciężarna dziewica w tureckim burdelu. Tego rodzaju robotę można zrobić tylko z pomocą rozsądnych Rosjan, których podobnie jak nas gówno obchodzi Faterland i jego potrzeba Lebensraumu. Możemy się trzymać razem jak gówno prześcieradła. Posłuchaj, plan jest opracowany i gotowy. Ja właśnie teraz rżnę dziwę, którą tu zaparkował jej facet. On jest komisarzem. Ona tak polubiła mój drążek sterowy, że opowiedziała mi wszystko o tym kremlowskim złocie, które jej komisarski mąż miał za zadanie ukryć, póki pokój nie wybuchnie na nowo. On miał błyskotliwy, genialny pomysł, by wybrać się w podróż i zabrać złoto ze sobą. Zorganizujemy wspólną, kombinowaną rosyjsko-niemiecką grupę bojową. Komisarz ustawi sprawę tam, gdzie jest, a my zajmiemy się tym, co trzeba tutaj. Pasuje jak kutas w Elżbietce. Odjeżdżamy do Libawy z wyzwolonym złotem, a stamtąd płyniemy do Szwecji. Żegnaj, tysiącletnia Rzeszo i razem z nią radziecki raju. To znaczy, że Szwedzi już nie mają kontroli paszportowej i celnej? spytał Sally, znów napychając usta krwawą kiszką. Z kącików ust spływał mu syrop. Dostaliście kota. To wszystko jest gówno, prawda? Ja na co dzień pracuję z akrobatami papierkowej roboty. Natykamy się na paru szaraków z palcami poplamionymi atramentem i są załatwieni. Takie rzeczy są zbyt łatwe. Sven się tym wszystkim zajmuje. On szwargocze po ich niemu, stwierdził z pewnością siebie porta. Wystarczy, jak powiesz Szwedom, że jesteśmy z ruchu oporu. A to nawet nie jest kłamstwo. To właśnie robimy, opuszczając armię Adolfa i Juzia. Jesteśmy cholernymi socjaldemokratami. Dwa tysiące kilometrów oraz cztery i pół metra, obliczał Sally w zamyśleniu, spoglądając na mapę sztabu generalnego rozłożoną na potrawach na stole. Tylko tyle jest do miejsca, gdzie ukryto złoto. A przecież musimy wrócić. Pantera przejeżdża sto kilometrów z pełnym bakiem, a do tego dochodzą ciężarówki. Trzeba je mieć. Nie można wozić złota w kieszeniach. Skąd ma się wziąć benzyna? Mówią, że na terenie sąsiadów wszystkie stacje benzynowe są zamknięte. Za nadto się martwisz! – krzyczał Porta ze złością, machając w powietrzu kiełbasą. To moja komisarska kurwa gwarantuje to wszystko. Mają rezerwę benzyny wystarczającą na dywizję pancerną, jeśli masz jedną taką na zbyciu. Wszystko, co masz do roboty, to osłonić nas przed zastranymi prusakami, aby nie opierdalali się po świecie szukając nas. Ty załatwiasz rozkazy wyjazdu, rozkazy bojowe, rozkazy przejazdu i całą resztę papierowego gówna potrzebnego nam do poruszania się po tej cholernej wojnie. A wszystkie te rozkazy mają być priorytetowe. Wbij to sobie do głowy, panie ministrze wojny. Nie życzymy sobie, aby każdy skurwysyn z koszarowego placu apelowego z mózgiem wielkości orzecha włoskiego i kolorową szmatą wokół czapki próbował nas zatrzymać. Czy to wszystko, czego potrzebujecie? – spytał Sally – to łatwiejsze niż podetrzeć sobie dupę, a potem otrząsnąć krople skutasa. kutasa. Dostaniecie papiery. Papiery podpisane przez feldmarszałka Keitla ze wszystkimi zwykłymi zakrętasami i ozdóbkami. Żaden impotent w blaszanym kapeluszu nie zacznie na was wrzeszczeć, tylko zasalutuje i da znak, byście przejeżdżali. No to dobrze. Uśmiechnął się porta. Więc po co te wszystkie nonsensy? Jedyne co masz zrobić to jest to samo jak gdy mamusia wysyła cię do sklepu z listą zakupów w twej gorącej małej rączce. Wolf szybko napełnił im kieliszki i wołał skol, zanim sali zrozumiał co porta mu powiedział. Chcemy także, abyś załatwił płaskodenny ścigacz, zakotwiczony w porcie w Libawie, kontynuował porta jednym łykiem opróżniając kieliszek ze stoczni marynarki wojennej, ze śrubą obracającą się dwa razy szybciej niż u którejkolwiek pomalowanej na szaro wanny kąpielowej. Mam przeczucie, że będzie nam się spieszyć właśnie wtedy. Dla mnie małe piwo. Odpowiedział Sali, z pewnością siebie, dodając kolejną pozycję do swojej długiej listy. To tylko kwestia znalezienia odpowiednich papierków i ostemplowania ich wszystkich Gekados. Sprawa tajna specjalnego znaczenia naczelnego dowództwa. Z odpowiednią dokumentacją te kutasy z marynarki wojennej popłyną tam, gdzie zechcesz i nigdy nie zapytają, co jest w skrzyniach. Ale kto nam pomoże w Szwecji? Moje pieczątki i podpisy nie mają tam mocy. Szwedzi! uśmiechnął się spokojnie porta. Załatwię ich, to tylko socjaldemokraci. Dawno temu przestali używać mózgów. Socjaldemokraci, mruczy Wolf. Czy będziemy musieli podzielić się z nimi? Czy nie uważają, że wszyscy powinni mieć równą płacę? Jesteś głupszy niż w dniu swoich narodzin, bulgotał porta. Jeśli jest mowa o forsie, sekret polega na tym, aby dopuścić do podziału tak niewielu jak tylko możliwe. Komisarska dziwa i ja opracowaliśmy wszystko. Na zakończenie robimy całą ferajnę w kucyki i znikamy z łupem. To może myślałeś, żeby i nas wystawić do wiatru, co? spytał Sali otwarcie groźnym tonem. Za kogo u diabła tym nie bierzesz? oburzył się porta z nieszczerym uśmiechem. Wy dwaj jesteście ze mną. Inni nie. Brzmi to z pewnością bardzo ładnie, powiedział sceptycznie Wolf. Ale faceci, których zostawiamy na kei czekających, bardzo się rozzłoszczą, gdy zdadzą sobie sprawę, co się stało, i zaczną zaglądać pod wszystkie krzaki i kamienie, by odbyć rozmówkę z tymi, którzy im to zrobili. Czy naprawdę jesteś aż tak głupi? spytał porta. Dokładnie zanurzył, żabią nóżkę w drzemie. Wytnę ci to tekturowymi literami, abyś ty i twoi mongołowie mogli zrozumieć. Gdy dotrzemy do Libawy, z naszym ładunkiem, z napisami tajne, gdzie tylko możliwe, natychmiast zaczynamy wrzeszczeć i wydawać rozkazy. Mały i ja zakładamy długie, skórzane płaszcze i filcowe kapelusze z rondami opuszczonymi na oczy, aby każdy niemiecki głupol wiedział, że jesteśmy twardymi tajniakami z Prinz Albrecht Strasse, kamienne twarze bez uśmiechu. Kto się ośmieli nas wypytywać? To mi przypomina, nawiasem mówiąc, niejakiego herbarsza, mieszkającego przy Fasanenstrasse. Był dyplomowanym pośrednikiem handlu nieruchomości. Jeśli ktokolwiek wiedział, jak rolować ludzi, to właśnie on. Wszystko szło mu doskonale do chwili, gdy natknął się na jedną z tych ognioodpornych pewnych okazji, które najczęściej pakują faceta do pudła z kluczem trzy razy przekręconymi drzwiami zaryglowanymi od zewnątrz. Trochę wcześniej Herbarsz spotkał żydowskiego maklera giełdowego, którego uznał za jelenia. Żyd kupił od niego willę w dalem, pełną robactwa i wszelkiego rodzaju zgnilizny, aż dziw brał, że nie poszła o własnych siłach do szprewy. Herbarsz spacerował sobie przez pewien czas z poczuciem, że pozwolił Żydowi wykręcić się w jakiś sposób ze sprawy, nie robiąc go w kucyka po raz drugi. W końcu zamienił na ten temat parę słów ze swymi kumplami i doszli do wniosku, że tacy ludzie jak oni jeszcze wycisną z tego pieniądze. Zorganizowali spotkanie z Żydem w biurze, które wynajęli na jeden dzień i po pewnej gadaninie tam i z powrotem, z powrotem i znowu uzgodnili nowy interes. Żyd kładzie na stole pięćset tysięcy marek i to samo robi herbarsz i jego dwaj kumple. Ale ich dukaty były w formie postdatowanych czeków na świeżo otwarte konto bankowe. Nigdy nawet nie widzieli takiej sumy pieniędzy naraz. Następnie wyszli i poszli rzucić okiem na pewien nowiutki teren pod zabudowę przemysłową. Padał deszcz, więc żydek został w swym samochodzie, by nie zmoczyć swego szytego w Paryżu na miarę płaszcza. Po dobrej kolacji u Kępińskiego powiedzieli sobie wszyscy dobranoc. Herbarszowi i jego dwóm łajdackim kumplom dotarcie do domów tego wieczoru zabrało dużo czasu. Przez całą drogę wybuchali wrzaskliwym śmiechem na myśl o wszystkich dukatach, które skręcili. Stary Żyd niewinnie pojechał do Bad Gastein, aby tarzać się w zdrowotnym błocie, które tam mają. W cztery tygodnie później Herbarsz i towarzysze zostali zaproszeni na rozmówkę na Alex. Zabrano ich do departamentu 9b, zajmującego się szalbierstwem, oszustwami i czekami bez pokrycia. Rozmowa z trzema przyjaciółmi skończyła się dla nich w więzieniu Moabit, gdzie siedzieli licząc palce u nóg, póki ich nie zaprowadzono przed sąd. Mieli skute ręce i nogi, więc było całkiem jasne, że są kryminalistami. Sędzią była kobieta, którą nazywano siostrą diabła z powodu jej złośliwej natury i ciężkich wyroków, które wydawała. Popatrzyła na trzech potentatów, wprowadzanych do sądu w brzęczących łańcuchach. Czemu ci więźniowie nie są skuci na szyjach, by można ich tu zaciągnąć, jak psy, którymi są? Warknęła złośliwie, pochyliła się nad leżącym przed nią aktem oskarżenia i odczytała go tak szybko, że nikt nie zrozumiał ani słowa z tego, co powiedziała. Podniosła głowę i wyciągnęła szyję, jak głodny sęp, patrząc z góry na trzech pośredników handlu nieruchomościami. Zgodnie z artykułem 900, paragraf 3, część 4b, karą za zbrodnię przez Was popełnioną, to znaczy oszustwo na wielką skalę i nielegalną sprzedaż własności trzeciej osoby, jest więzienie na okres od dwóch do dziesięciu lat. W razie okoliczności obciążających wyrok może zostać zwiększony do ciężkich robót aż do czternastu lat. Uderzyła trzy razy młotkiem, włożyła biret na swe włosy z trwałą ondulacją i ogłosiła wyrok. W imieniu Firera i narodu niemieckiego skazuję was na czternaście lat ciężkich robót. Żałuję tylko, że nie mogę was wskazać na dożywotnie więzienie, dodała z uśmiechem przypominającym rekina, przewracającego się na plecy, by zaatakować. Trzej byli geniusze finansowi, brzęcząc łańcuchami, opuścili sąd, zabierając ze sobą swe wyroki. Nikt ich nie widział poza murami więzienia, bałce, no od chwili, gdy wychodząc z bramy sądu, wsiedli z brzękiem do policyjnej suki. Tak, westchnął Wolf, pieniądze mogą być źródłem mądrości, ale co chciałeś nam przez to powiedzieć? No cóż, rozumiecie. Uśmiechnął się miło porta. Chciałem, byście zrozumieli, że nigdy nie można nikogo nie doceniać. Nawet jeśli w pobliżu jest tylko paru z więcej niż piaskiem w głowach, większość z nich ma pod dachem dość, by zrobić z was jelenia, jeśli nie macie się nieustannie na baczności. Tak, każdy może kupić kieszonkowy pistolet albo kawałek papieru, ale jak ich użyć, to zupełnie inna para kaloszy, mruknął Wolf, kreśląc jakieś liczby na obrusie. "Co stary, powie o tej wycieczce?" spytał praktyczny Sally, wydymając wargi, "czy nie będziemy mieli z nim kłopotu?" "Tak, on będzie dla nas wielkim problemem" przyznał Wolf, pokazując wszystkie swoje złote plomby w upiornym uśmiechu hieny. "On to nazwie napadem na banki. i nie spodoba mu się nasz plan zostawienia większości bandy na lodzie. Och, dajże spokój!" Zaprotestował porta, wsuwając do ust całą resztę pozostałego dżemu z czarnych pożyczek. Robisz z tego coś paskudnego i kryminalnego. Według mnie jest to całkowicie legalne. Teoria komuchów mówi, że wszystko należy do ludu pracującego, a czy my nie jesteśmy ludem? Więc to co zrobimy, to tylko pójść po nasze własne złoto. Kulawe rozumowanie, zastyczał, sprzeciwiając się sali. Złoto należy do ludu radzieckiego, a to nie my. W pewnym sensie masz rację, stwierdził triumfalnie porta, ale moja dziwa i jej komisarski mąż są rosyjskimi, komuszymi ludźmi i oni podzielą się złotem z nami. I to będzie z ich strony, twierdzę, bardzo socjaldemokratyczne. Wiecie co? Wolf nagle zaczął się hałaśliwie śmiać i radośnie kręcić się na swym tylko dla generałów fotelu obrotowym. Cieszyłbym się jak dziecko, gdybyśmy po prostu zostawili małego na Kei w Libawie. Nadal jestem mu coś winien za to, że chciał mnie wysadzić w powietrze tamtym radiem. Musiałeś zwariować, wrzasnął porta, nie popełniaj żadnego błędu w związku z małym. Być może on nazywa literę H. bramką piłkarską, a Y procą, ale nadal jest najbystrzejszym skurwielem, który kiedykolwiek skradał się wzdłuż reperban, gdybyśmy byli na tyle głupi, by go zostawić w libawie i nie pozwolić mu urzeczywistnić jego najdroższego marzenia, posiadania czarnej jedwabnej bieli. Osobistej oraz dziurkowanych pantofli ze skóry aligatora byłby dość wściekły, by wypić cholerny Bałtyk do sucha i wtedy nigdy nie dopłyniemy do Szwecji. Pamiętam, jak kiedyś był ordynansem dowódcy dziewiątej armii w Hamburgu, generała kawalerii von Knochenhauera. Jeden ze złośliwych skurwieli z Sankt Pauli puścił plotkę, że mały zrobił coś, co się zupełnie nie podobało her generałowi von Knochenhauer. Małego wzięto na przesłuchanie i okrutnie go zbito, ale nic z niego nie wydobyto. Niemniej gdy znów pojawił się na ryper, ban był kulawy, zdegradowany i o wiele chudszy niż wtedy, gdy poszedł do pudła. Ten kurt jest wredny, wyjaśnił Dawidowi, synowi żydowskiego kuśnierza, gdy siedzieli popijając piwo pod bezgłowym kucykiem. Wiesz oto kim jest, brudnym szczurem, oślim łajnem, chodźmy ty i ja, pogadajmy z nim trochę i przekonajmy by przestał kapować na ludzi. Z niego jest zgniły skurwysyński kawał łożyska poporodowego. Wrzasnął Dawid, rozzłoszczony w imieniu małego. W rzeczywistości kurta nigdy nie spotkał. Jest niczym innym jak parą odrąbanych kafrowi jajec! podkręcał swą nienawiść. Gdy już obaj skończyli nawzajem podniecać swą złość, namówili Petrę, złodziejkę kieszonkową, by zadzwoniła do krowy z trzema wymionami, gdzie siedział kurt pijąc rum z sokiem malinowym. Z kim rozmawiam? zapytał kurt. Oczywiście ze mną, odpowiedziała Petra, co było niewątpliwie prawdą. Wobec tego, kto to jest ja, miałknął podejrzliwie Kurt. Masz jakieś imię, czy nie, kochanie? Freulein Miller, Petra Miller. Mów dalej. No bo, czy to nie było miłe z twojej strony, że zadzwoniłaś Petra? A jak ci idzie? Byłaś ostatnio wolna, nieprawdaż? Halo, kurt, posłuchaj mnie teraz, mam coś gorącego dla ciebie. Czy możesz być za pół godziny na Circus Weck? To twój szczęśliwy dzień, kochanie, będziesz skakał do góry z radości, naprawdę? Tylko nie przerywaj, nie może być. Już jestem w drodze. Na kwadrans przed umówionym czasem, Szpicel Kurt był na rogu Circus Weck i Bernhard Nachtstrasse, chodząc w kółko, jak czarny Amerykaniec, który chciał się pozbyć czegoś gorącego. Petra, złodziejka kieszonkowa, wychyliła się z budki strażnika i szepnęła kurtowi coś do ucha. Mówiąc, wsunęła mu rękę do rozporka i połaskotała go, równocześnie zaopiekowawszy się jego portfelem w tylnej kieszeni spodni. To była jej druga natura, zresztą w ten sposób zarabiała na życie. Z Kastani ale, gdzie lampy uliczne były zgaszone, wynurzył się mały, syn Żyda Dawid i gotówkowy Paul, jadąc w aucie do rozwożenia piwa, które pożyczyli na tę okazję. Jedziemy zwinąć gorący ładunek, przyłączysz się, zagrzmiał basowy głos małego z kabiny kierowcy. Gdy tylko szpicel Kurt znalazł się w wozie, jednym z tych z budą, mały i gotówkowy byli tam wraz z nim. Gotówkowy skręcał mu jaja w górę tak, że miał je prawie dookoła szyi, a mały chwycił za gardło i przegiął w tył do tego stopnia, że kręgosłup kurta zaczął trzeszczeć. Wkrótce zaczął wydawać odgłosy tego rodzaju, jakie wydają ludzie bliscy śmiertelnego uduszenia. Chłopak żydowskiego kuśnierza, Dawid, próbował wycelować do niego z beretty. Chciał rąbnąć go między oczy, ale za każdym razem, gdy był gotów pociągnąć za spust, głowa kurta była gdzie indziej. Tak więc gdy rozległ się pierwszy strzał, tylko zadrasnął mu czubek ucha, przeleciał przez plandekę wozu i przez okno na trzecim piętrze. Tam prawie na śmierć wystraszył parobka z soltał, który przygotowywał się do numerku z galopującą gerdą. Następny strzał wylądował w tym samym miejscu i gość gerdy tak się przestraszył, że złamał rękę, próbując zbiec ze schodów i równocześnie wciągać spodnie. W tym czasie Szpicel zrozumiał, że jest gwiazdą uczestniczącą w odgrywanej na żywo prawdziwej scenie likwidacji, którą widuje się w inny sposób tylko w filmach grozy. Jezu Chryste! Rozdarł się i Bóg musiał mu udzielić siły przynajmniej dziesięciu ludzi. Bo udało mu się uderzyć bykiem gotówkowego w twarz, a swe amerykańskie buty z całą siłą umieścić na klejnotach rodzinnych małego w jednej i tej samej chwili. Wtedy przebił się głową naprzód przez plandekę wozu, jak pocisk z opóźnionym zapalnikiem, przewrócił petrę tyłkiem do góry i znalazł się na chodniku, trzęsąc się jak listek z wyczerpania nerwowego. Petra darła się jako pętana, a kurt kręcił się wokół własnej osi, próbując odkryć, czy nadal jest przy życiu, czy został zabity Brać go, zawył gotówkowy Paul i przepełzł nad małym, siedzącym i tulącym swe prywatne części ciała Święta synagogo, jęknął syn żydowskiego kuśnierza Dawid To gówno robi tyle hałasu, że można by pomyśleć, że ktoś chce go zabić No to go uduście, ryknął mały, on już za długo oddychał w tym momencie Kurt już przekonał się, że mimo wszystko nie był martwy, więc zaczął uciekać tak szybko, jak nogi goniosły w stronę Dawid Strasse, aby mógł przedostać się na Herbert Strasse, gdzie byłby bezpieczny. Tam był królem. Niech Bóg ma w opiece tych trzech, jeśli będą na tyle szaleni, by tam za nim pójść. Ta tchórzliwa świnia ucieka z całej siły, wrzasnął Paul, brać go. Ciężarówka do wożenia piwa skoczyła przez Hopfenstrasse prosto w dupę kurta. Biegł jak zając, aż jego amerykańskie buty rzucały iskry. Już prawie miał śliznąć się w bezpieczne miejsce za żelaznym ogrodzeniem przy Herbertstrasse, gdy ciężarówka go dogoniła i rozpłaszczyła o nie. Wyglądał jak wielka plama beczki piwnej, którą jakiś wariat cisnął na ogrodzenie. Ciężarówka wycofała się, by odjechać zanim pojawią się gliniarze. Można było zwykle liczyć na nich, że utkną ze swymi pałkami i pistoletami w wahadłowych drzwiach komisariatu przy Dawid Strasse. Zostawili za sobą zderzak zmieszany ze szczątkami kurta i zniknęli wzdłuż Landesbrike tak szybko jak rabin czujący na karku oddech SS-manów. Nazajutrz wszyscy w Sankt Pauli opowiadali o tym, jak szpicla kurta załatwił pirat drogowy. Wszyscy gliniarze z Dawid Wacht szukali ciężarówki odwożenia piwa, ale leżała już na dnie łaby, a wszelki odurpiwa rzeka już dawno z niej zmyła. Mulat Louis, nazywany tak, ponieważ nie był prawdziwym czystym Niemcem, był w tym okresie czymś w rodzaju wicekróla na Reperban i decydował, co ma ktoś zrobić. Ale mniej więcej w rok później kopnął w kalendarz z przyczyn naturalnych. Znaleziono go powieszonego za szyję w zajezdni autobusowej. Zmartwił się, usłyszawszy o nagłym odejściu kurta i polecił paru ludziom wykryć, co się naprawdę zdarzyło. Wkrótce wieść o tym, kto był piratem drogowym, rozeszła się i wszyscy szefowie na Ryperban kręcili się szepcząc między sobą. Ten tam mały wiesz, on i jego kumpel Dawid, facet z karakułowym kołnierzem, to para niebezpiecznych facetów, sam rozumiesz, oni wiedzą, jak załatwiać sprawy. Łatwe usunięcie szpicla kurta z asfaltu St. Pauli uczyniło małego i żydowskiego chłopca Dawida bardzo słynnymi. Posunęli się bardzo daleko na drodze do zostania zamożnymi specjalistami od usuwania niepożądanych obywateli Hamburga, ale lukratywny biznes, który zaczęli tworzyć, skończył się niestety, gdy mały został powołany do motocyklowych dragonów we Wrocławiu, a żydowski chłopak Dawid wziął bilet w jedną stronę do Anglii w zęzie statku towarowego, ponieważ zupełnie nie był w dobrych stosunkach z Adolfem. Ale ile ty gadasz, odezwał się z irytacją Sally. Czemu marnujesz nasz czas na to gówno? Kogo u diabła obchodzić, co mały robił na Ripperban? Nie rozumiesz tego, co ja mówię, prawda? Spytał porta, szeroko rozkładając ręce: Robię to dlatego, by wbić w wasze grube czaszki, że bardzo niezdrowo byłoby zostawić małego gapiącego się za nami w basenie portowym libawy, a także mogłoby wydatnie skrócić nam życie. Gdy żegnali się z Salim na lotnisku, słońce wschodziło nad melancholijnym rosyjskim krajobrazem. – Miejmy nadzieję, że on tego wszystkiego nie spieprzy – rzekł pesymistycznie Wolf, gdy Ju-52 zniknął w chmurach, unosząc ministra wojny. – Nie jest głupszy niż w dniu swego urodzenia – uspokajał go Porta. – Wie, gdzie stoją konfitury jest czujny. Stary natychmiast odrzucił cały plan. Nie chciał spędzić reszty życia w Germersheim czy gdzieś na Syberii, ale Porta nie zamierzał się poddać. Gadał w kółko o własności należącej do ludu i w ciągu paru dni przekonał starego, że złoto jest w rzeczywistości ich i nie ma nic kryminalnego w tym, że się pójdzie je zabrać. Plan zaczynał nabierać kształtu. Dwaj specjaliści z Sallego od przeróbek i podpisów przybyli samolotem pocztowym z Berlina. Każdy z nich niósł dwie wielkie walizy ozdobione niemieckim orłem. W następnych dniach sanctum sanctorum głównego mechanika Wolfa było w stanie rozpalonego do białości alarmu. Wszędzie leżały ściśle tajne dokumenty. Po tym jak stary krótko przejrzał ściśle tajne dokumenty, poddał się z podobnym do szczeknięcia śmiechem Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. To nie może się nie udać. Jest nawet rozkaz dzienny Firera. Porta siedział obok wiery, opowiadając jej o postępach, jakie poczynili od wizyty sallego. Z dumą pokazał jej rozkaz dzienny Firera, własnoręcznie przez niego podpisany. Było tam wszystko. Specjalny orzeł i cała reszta. Ruszajmy, powiedział. Rozkazy dla specjalnej akcji typu partyzanckiego już leżą na biurku dowódcy dywizji generała Dupy z kieszeniami. A co będzie, jeśli ktoś słaby na umyśle, z mózgiem jak orzech włoski sprawdzi to w kwaterze głównej Firera? Bardzo podejrzliwie zapytała Wiera. Nie bądź głupia dziewczyno, roześmiał się porta. Żaden niemiecki głupek w mundurze nie ośmieli się dzwonić do Adolfa i pytać, czy jego rozkazy naprawdę mówią to, co miał na myśli. Czy myślisz, że twój mężuś zadzwoniłby do Juzia i spytał go, co zamierza likwidując całe tłumy typków, którzy za daleko wściubiali nosy? No nie, możesz mieć rację, ustąpiła namyśliwszy się Wiera. Niech mnie pocałują w dupę, tak jak oczekuję chwili, gdy znów będę cywilem. Mówił marzycielsko porta. Życie bez niebezpieczeństwa, gdy każdy może sobie chodzić swobodnie, z całą ponętną forsą w kieszeniach. Nie zaczynaj radować się zbyt wcześnie, przyjacielu, mruknęła. Nie masz pojęcia, jak skomplikowane może być życie po cywilnemu. Tam nie ma pisanego regulaminu, którego trzeba się trzymać. I nie ma nikogo, kto musi innemu salutować jako pierwszy, powiedział porta. Każde gówno może sobie zwyczajnie przejść obok innego gówna, po prostu patrząc obojętnie i pieprząc wszystko. Ale jestem przekonany, że inaczej będzie z nami, podróżującymi pierwszą klasą. Będą podnosili przed nami pokrywki głów i całować nas w dupę, jeśli zechcemy. Lepiej mieć w kieszeniach pieniądze niż pęczek trzonkowych granatów. Tak. Bogu wiadomo, że masz rację, szepnęła Wiera. Porta siedział w oczekiwaniu z butelką koniaku i dzbankiem kawy, podczas gdy Wiera poszła do telefonu, by spróbować nawiązać łączność ze swym komisarskim małżonkiem. Mam tego dość! krzyczała rzucając się na fotel. Jeśli te łajna i mój sprytny mąż nie wezmą się do rzeczy, jesteśmy załatwieni. Wylądujemy na kupie gnoju. Tak też myślałem, że będziemy mieć kłopoty współpracując z cholernym policjantem. Stwierdził z niepokojem porta, dolewając sobie więcej koniaku do kawy. Ja ich znam, potrafią zrobić wszystko, jeśli ktoś im powie, co mają robić. Jeśli nie ma kogoś takiego drepczą w kółko, jak kupa starych panien, na które wylano kubeł krowych szczyn. Jeśli nie zdołamy znaleźć czegoś, co uruchomi twego wykrętnego męża i to galopem, wkrótce znajdziemy się po niewłaściwej stronie bardzo niemiłych rzeczy. – I to wszystko, co masz do powiedzenia, ty obwisły niemiecki kutasie? – rugnęła go, zapominając, że jest wysoko postawioną arystokratyczną panią. – Do czego ty masz głowę? – Rób coś, wydawaj rozkazy, jesteś Niemcem, czy tak? Po prostu siedzisz tu, sącząc kawę i koniak – kontynuowała wściekle przez pewien czas, plując najplugawszymi obelgami języka. Słowami, których na pewno nie nauczyła się w swym arystokratycznym domu. Tak, sytuacja jest odrobinę gówniana, nieprawdaż? przyznał porta. Muszę powiedzieć, że miło i przyjemnie jest mieć plik pieniędzy w spodniach, ale to powoduje mnóstwo podniecających sytuacji. Powiedz mi dziewczyno, czy twój typ unio pije? Nie, nigdy odpowiedziała, ale czemu pytasz? porta ssał ząb i ciągnął się za płatek ucha: czy mężuś ciężko pracuje? Rzeczywiście tak jest. — To ci gwarantuję. Przez całe życie orał jak koń dla parszywego państwa. Bardzo rzadko pije, a wtedy naprawdę się upija. — To mnie uspokoiło — kiwnął głową Porta. — Ludzie pijący zbyt wiele, jak wiesz, widzą świat przez różowe okulary i wszystko wydaje im się łatwe. Muszę przyznać, że wiele z tej sprawy uważałem tylko za pijackie sny. — Daj mi porozmawiać moim rosyjskim, niemieckim z twoim mężem. Gdzie jest twoje radio? Wkrótce rzeczy znajdą się na właściwym torze i będziemy bogatymi ludźmi z domami i prawami połowu ryb w Szwecji. Czy lubisz łososie, dziewczyno? Łatwo jest pozostać czystym, gdy nie zajmujesz się handlem i nie utrzymujesz stosunków z innymi ludźmi. Henri de Monterland. Puśćcie mnie. Bełkotał stary Żyd, próbując wyrwać się z brutalnego chwytu trzech młodych ludzi. Gdzie schowałeś towar? Wrzasnął wielki szturmowiec bijąc starca po twarzy. Kobieta wrzeszczała i próbowała pomóc mężowi. Wyrzucono ją do ciemnego korytarza, znów wrzasnęła, gdy trafił ją z całej siły but człowieka z SA. Po raz ostatni krzyknęła, gdy kolba karabinu zmiażdżyła jej twarz. Następnie tamci obrabowali sklep gdy przybyli policjanci ujrzeli, że starzec płacze rozciągnięty na ciele żony osadzili go w punkcie zbiorczym w starym moabit a w osiem dni później powiesili za zamordowanie żony był to dzień, w którym doktor Goebbels postanowił ordnung mus sein był to 3 kwietnia 1936 roku rozdział czwarty Pogrzeb generała Ludzie, którzy byli na urlopach, zaczęli wracać. Szli ciężkim krokiem po długiej, prostej szosie. Niektórych ktoś podwiózł, ale większość z nich musiała iść pięćdziesiąt kilometrów od swietogorska. Pociąg urlopowy dalej nie jechał. Łatwo było rozpoznać, którzy z nich byli miejskimi chłopcami, a którzy pochodzili ze wsi. Ci ostatni szli na nogach ugiętych w kolanach od ciężaru dobrego jedzenia, którym obładowały ich rodziny, gdy odjeżdżali. Miejscy mieli do niesienia tylko swój ekwipunek. Jedno wszyscy mieli wspólne. Było im niewiarygodnie żal samych siebie i pod ich wpływem cały pułk wpadł w szpony najczarniejszej depresji. Warczeliśmy na siebie. Bójki na pięści wybuchały z najbłahszych powodów. Mały pobił już ośmiu ludzi tak okrutnie, że został przywiązany do drzewa, jakby był jakimś psem łańcuchowym. Nie mieliśmy aresztu, by go tam osadzić. Kucharz unteroficir, którego nazywaliśmy jajko sadzone, bo taki miał wygląd, został prawie na śmierć ugotowany, gdy dwaj wracający z urlopu ludzie wrzucili go do kotła zupy. Przewinił tym, że przywitał ich słowami, witajcie znów wśród radości wschodniego frontu. Porta wlukuł się w złym humorze szeroką główną szosą, gdy natknął się na Sonię Puszkową o tłustej, okrągłej twarzy jak zwykle świecącej od potu. Wierzyła, że jest bardzo przystojna, choć nic by jej nie zaszkodziło, gdyby ją dokładnie ogolić. Wpadła na portę z całym wdziękiem do pełna załadowanej ciężarówki i zarzuciła mu tłuste ręce na szyję. Chcesz przyjść do mego kurnika i rzucić okiem na nową kurę? zapytała liżąc mu wnętrze ucha swym grubym, mokrym językiem, ale porta był nazbyt przygnębiony, by go to zainteresowało. Sram na twoją nową kurę, wymamrotał i wymierzył siarczystego klapsa w jej szeroki tyłek. Przyjdę i zerżnę cię innego dnia, a twoja kura może siedzieć na grzędzie i gdakać do taktu. Gregor kulejąc przyszedł samotnie do czegoś, co niegdyś przed wojną było eleganckim hotelem, a teraz było już tylko w połowie rozwaloną pociskami stertą ruin. W środku otwarto coś w rodzaju prymitywnego baru, ale takiego, który jest przeznaczony tylko dla ludzi z pieniędzmi i to dużymi pieniędzmi. Ależ to srac, stwierdził Gregor, siadając obok porty na chwiejnym stołku barowym. Piwo i szampan, zamówił kwaśnym tonem. – Co u diabła tu robisz? – zainteresował się Porta i spojrzał pytająco na jego laskę. – I co ci się stało z nogą? – Zwichnąłem kostkę na pogrzebie – wyjaśnił Gregor, jednym haustem opróżniając połowę kufla mieszaniny. Przyjrzał się dziewczynie za barem. – Jesteś przystojnym mężczyzną – powiedziała po rosyjsku. – Wiem o tym – odpowiedział. – Już nie wierzę w niemieckiego Boga – oświadczył, zwracając się do porty. Jeśli było ci przez chwilę dobrze, a teraz wracasz do tego zapomnianego przez Boga kraju, wtedy naprawdę po raz pierwszy rozumiesz, jakie wiadro główne niemieckie naczelne dowództwo ofiarowuje swym zmęczonym bohaterom. O wszystkich diabłów. Szedł Stary, a za nim Mały i Barcelona. Teraz zobaczyłem już wszystko, wrzeszczał mały, wybuchając kaskadą śmiechu na widok Gregora. Jego wysokość kierowca generalny powrócił do towarzystwa nędzarzy. Zostałeś odznaczony? spytał porta, wskazując barwną wstążeczkę wojennego krzyża zasługi na piersi Gregora. Mój generał przyznał mi go na łożu śmierci, odrzekł Gregor, robiąc należycie zasmuconą minę. No, no, więc i on udał się do Walhalli, zapytał ze smutkiem porta. Ojczyzna z pewnością wymaga od nas poświęceń. Znałem rodzinę pułkownika, która złożyła trzech synów i dwie córki na ołtarzu ojczyzny i niech Bóg się nade mną zlituje, jeśli oni nadal nie machają papierowymi chorągiewkami podczas wszystkich świąt narodowych. Tak, jest bardzo ciężko, wzdychał Gregor. Gdyby generał pozostał przy życiu, mój los byłby inny. Nie wątpię o tym, potwierdził porta. Zwycięzcy prawdopodobnie powiesiliby ciebie obok twego generała. Być może, zgodził się Gregor, ale co jest gorsze? Przewracać się w rosyjskim błocie z funtem ołowiu we flagach i umierać powoli? Czy spaść w dół o parę metrów przez dziurę ze sznurem obwiązanym wokół szyi? No, dobra. Przeżyłem trochę dobrych chwil w sztabie generalnym. Ja, mój generał i nasz monokl odbyliśmy razem kilka ładnych manewrów. Na początku wyglądało to tak jak dzień po święcie plonów. Wszystko, czego nam potrzeba, aby podobieństwo było doskonałe, mówił mój generał, polerując nasz monokl, to zapach krowiego nawozu. To by było to! Musimy nauczyć tę bandę porządku, zatrąbił przez swój podobny do orlego dzioba nos unteroficir Martin. Pójdziesz do kwatery sztabu, wyszczekał dając znaki naszym monoklem. Za dwanaście minut pojedziemy do kościoła i przypomnimy Bogu, że jego obowiązkiem jest dać niemieckim rękom zwycięstwo. Zajmowałem kwaterę pewnego podporucznika, który został zdegradowany. Śmierdziała perfumami gorzej niż fabryka zapachów dla kurew. Podporucznik był pedziem, więc zrobili go niewolnikiem w Germersheim. Po drodze spotkałem mego starego kumpla adiutanta. W te parszywą świnie, ujrzawszy mnie, padł trupem, jak ktoś, kogo rąbnięto kijem między oczy. Ty, jęknął, Boże w niebiosach, ty, a ja miałem nadzieję i modliłem się, że rozwalono cię pociskami w drobne kawałki i rozrzucono po całym rosyjskim stepie. Wpatrywał się we mnie jak admirał na pełnym morzu, tuż przed wydaniem rozkazu otwarcia ognia ze wszystkich lów, a potem podsunął twarz blisko do mojej i otworzył usta tak szeroko, że widziałem jego migdałki. Wiesz co, oficer Martin? Kwiknął jak dachowiec, któremu ktoś nadepnął na jaja. Jesteś najpaskudniejszym i najbardziej odrażającym osobnikiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Jesteś szczurem koszarowym. Tym dokładnie jesteś. Bezsensownym wrzaskiem na mokrym placu apelowym. Ale mnie nie nabierzesz, widzę cię na wylot. Twoje zachowanie można porównać z żydowskim lichwiarzem, ale przypuszczam, że to ci już kiedyś powiedziałem. Tak jest, Herr Uśmiechnąłem się, dwukrotnie strzelając pod kutymi obcasami. Dawno temu zdałem sobie sprawę, że Herr Rittmeister nie spogląda na mnie z takim samym ciepłym uczuciem, jakie miałby dla syna. — Powinniście byli widzieć tego parszywego motocyklowego dragona — kontynuował Gregor. Zrobił minę kubek w kubek podobną do wyrazu twarzy wędrownego sprzedawcy zjedzonych przez mole króliczych skórek. W drodze do mesy mój generał rozgniewał się, ponieważ paru durniów nam nie zasalutowało, choć dywizyjny proporzec powiewał wesoło na przednim błotniku. Sztabowy kapelan został natychmiast obrugany, ponieważ jego psia obroża nie była tak czysta, jak chciał mój generał. To zdenerwowało durnego katabasa, więc pomylił się w tekstach biblijnych i powiedział nam, że Jezus brał udział w bitwie o Kartaginę i wręczył Hannibalowi krzyż żelazny. Potrzebny ci odpoczynek, mój poczciwy plebanie, wyszczegał mój generał w samym środku modlitwy i zanim dotarł do Amen, dał mu osiem dni zakazu opuszczania kwatery. Ale dopiero gdy tego popołudnia zaczęliśmy grę wojenną, mój generał naprawdę dostał pierdolca. Dostał, uważacie, wiadomość z kwatery głównej Führera że to nie my dostaniemy pięćdziesiąty trzeci korpus pancerny, lecz jakiś południowo niemiecki zastraniec, który ma swą książeczkę partyjną w porządku. Mój generał i nasz monokl bardzo żeśmy to przeżyli. Mieliśmy nadzieję, uważacie, że rozwalimy korpus pancerny i wylejemy trochę dobrej niemieckiej krwi na polu walki. Był to absolutny sekret, ale naprawdę zazdrościliśmy rosyjskiemu koledze, którego nazywano rzeźnikiem Kijowa, z powodu jego godnej podziwu skuteczności niszczenia wojsk, których dowództwo mu powierzano. Mój generał chciał, aby go nazywano rzeźnikiem Ukrainy. Tego rodzaju rzeczy wspaniale wyglądają w podręcznikach historii. Nadchodzą ciężkie czasy, przepowiedział mój generał. Nie będzie dzisiaj gry wojennej. No cóż, wiadomość z kwatery głównej firera wylądowała w koszu na śmiecie. Wypolerowaliśmy nasz monokl i zafundowali sobie mocnego drinka. Byliśmy w tak fatalnym nastroju, że nawet zapomnieliśmy postawić na butelce znaczek pozwalający się przekonać, czy ktoś potajemnie nie wypił łyka. Gdy pomogłem mu włożyć mundur, dokładnie o godzinie dwudziestej trzeciej zero zero wyglądał dziwnie. Wydawało się, jakby Orlinos nieco mu się opuścił. Nie sprawdził pory pójścia do łóżka na trzech zegarkach, które nosił. Było dla niego bardzo ciężkim ciosem, że tamci dali nasz korpus pancerny jakiemuś brzucha temu durniowi partyjnemu z bawarskich piwiarni. Wkrótce przylecą kruki, by nas rozdziobać powiedział przez nos i rzucił mi przez monokl stalowe spojrzenie. Ja general, odrzekłem, strzelając pod kutymi stalą obcasami to doprawdy wygląda ponuro. Cywile ukradli nasz mundur i my, dżentelmeni w obliczu Boga i Kaisera, mamy stać w kącie z naszym monoklem w rękach. Tak, herr general. To są złe czasy. Nie możemy od cywilów oczekiwać niczego dobrego. To diabelskie nasienie naplują nam do piwa. Przez chwilę milczeliśmy, rozmyślając. Zagraj dla mnie trochę, unteroficir Martin, rozkazał, przeciągając się w wielkim generalskim fotelu, który kazał zrobić ze skóry swego zmarłego konia Baldriana. Był on tak niemiecki, że nawet klacze krył w takt muzyki Wagnera. Usiadłem przy pianoli i zaśpiewałem. Nawet ja, mocny człowiek, poczułem palący ogień miłości. Mój generał niezbyt to lubił było zbyt łagodne, więc zamiast tego zaśpiewałem, koniem mkną przed siebie, jak nadciągająca burza. Jeden strzał w głowę i rotmistrz nie żyje. Rozbijamy wroga, gonimy go do domu. Wtedy mój generał już nie chciał słuchać więcej. Siedział tam i wyglądał, jakby zapadał się w sobie na swym martwym koniu. Unteroficer Martin masz plamę na swym wyjściowym mundurze, powiedział nieco poirytowany, wskazując plamkę nie większą niż kurzajka na muszej dupie. Czy sądzisz, że umrę? Spytał, umieszczając nasz monokl w oku. Jestem tego pewien, herr general, odrzekłem. Tych, których niebiański wojownik kocha, przyzywa do swego stołu. Tak. Wszyscy będziemy musieli kiedyś odejść, westchnął z beznadziejnym błyskiem oka w monoklu. Po tym smutnym odkryciu musiał wypić następny koniak, podwójny. Pomiędzy drugim i trzecim kieliszkiem mój generał wykrył, że całe życie jest tylko przygotowaniem do śmierci. Unteroficer Martin, ponieważ z ciebie jest tylko unterofficier, a w żadnym wypadku nie człowiek uczony, stwierdzam, że nigdy nie pomyślałeś, jak wszystko jest smutne. Samotni przychodzimy na świat i jeszcze samotniejsi znów z niego odmaszerowujemy. Przez pewien czas milczeliśmy, każdy z nas samotny ze swymi myślami. Stałem tam myśląc, jak byłoby wspaniale, gdyby stary błazen ściągnął policzki swej dupy i osunął się do świata marzeń sennych, gdzie wszystko było zlane niemiecką i rosyjską krwią. Czekała na mnie pewna dziwa. Uważacie pod pomnikiem Bismarcka, w całości oblepionego gołębim gównem. Była to bliz dziewczyna z łączności rżnęła się z całym pułkiem. Gdy włączała najwyższy bieg, potrafiła doprowadzić nawet trupa do tego, że się spuści. Mój generał wziął kolejnego łyka z butelki korsykańskiego optymizmu. Więc jesteś z całą pewnością przekonany, że ja umrę, unteroffizier Martin. Zaczął znów od początku ze swoją słowną biegunką, przerywaną od czasu do czasu pomrukami zadowolenia. Dostałem zezwolenie na wypicie kieliszeczka, w nagrodę za moje uczciwe odpowiedzi, rzecz bardzo niezwykła, gdy szło o mego generała. Oczywiście musiałem go wypić stojąc na spoczni, gdyż jest to sposób, w jaki robi się te rzeczy w kręgach oficerów w generalskich stopniach. Wówczas on i nasz monokl zaczęliśmy maszerować do tyłu i do przodu po pokoju. Nasze ostrogi dzwoniły na prawdziwie pruską modłę, gdy byliśmy w naszych nocnych mundurach. Zawsze nosiliśmy buty i ostrogi, póki nie weszliśmy do łóżeczek. Sposób, w jaki wyglądał chodząc stami z powrotem, przypominał człowiekowi cały pułk huzarów, rzucających się do gardła wrogom Niemiec i walących ich szablami po głowach. Było typowe dla mojego generała i naszego monokla, że musieli sobie pomaszerować, gdy musieli spowodować, by niebieska krew odpłynęła im z głowy i na dół do dupy, aby mogli sobie pomyśleć. Po pewnym czasie, gdy zaczynało mi się kręcić w głowie od tego, że ciągle musiałem obracać się w miejscu, aby nieustannie stać frontem do mego generała, w końcu zatrzymał się i przyglądał mi się przez długą chwilę. Wyglądał jak kat mierzący okiem szyję dupka, który ma wyciągnąć nogi. Unterofficier Martin, za chwilę wydam Ci rozkaz, a diabeł przyjdzie i Cię zabierze, jeśli nie wykonasz go punktualnie i należycie. O długaśnej przerwie, podczas której pocierał z namysłem swój orlinos, powiedział — Jeśli będę musiał odejść, by służyć w wielkiej armii, co zapewne nastąpi, nim ty zwolnisz się na zawsze, musisz zapewnić, by orkiestra piątego pułku huzarów zagrała rote huzaren na moim pogrzebie. — wol, herr general — odpowiedziałem energicznie, strzelając obcasami — wszystko zostanie zorganizowane zgodnie z rozkazami pana generała. Trębacze huzarów będą dmuchali, aż trąby rozpalą się do czerwoności. Więc powierzam ci to, unteroficer Martin. Ale masz także dopilnować, aby z polecenia sztabs Brighton Millera z piątej huzarów stało dwóch, Leibshuzarów huzarów, w pełnych paradnych mundurach, w pozycji żałobnej w głowie mojej trumny. Dwóch dalszych huzarów z orkiestry Dentej piątego pułku ma grać »Der Tod reitet auf einem Kolen Schwarzen Rappen« to oczywiście ma być grane andante, ale gdybyśmy mieli takiego pecha, że nie byłoby możliwe zaangażowanie orkiestry dentej piątej huzarów, ponieważ jest na froncie walcząc za stare Niemcy, wtedy masz zapewnić, aby dobrze wyszkolony chór żołnierski, w sile co najmniej dwudziestu pięciu ludzi, został odkomenderowany, a ty, unteroficir Martin, odśpiewasz partię solową. Czy to wszystko zrozumiano? Ja wol, herr general, i śmeldę gehorsamt, herr general, że już śpiewam. Wtedy mój generał na koniec poszedł do wyra. Był tak przejęty kopnięciem w kalendarz, że cały wpakował się do łóżka, nim zauważył, że ciągle był w butach i miał przypięte ostrogi. Trochę się rozeźlił z tego powodu, ale zdjęliśmy mu buty i po tym, jak przeczytałem mu kawałek o starym frycu wielkim, zapadł w głęboki sen. Następnego ranka opuściliśmy inspekcję, zamiast tego wyszliśmy i poddaliśmy inspekcji kwiaty w zamkowym parku. Kląb kawalerii z żółtymi tulipanami sprawił mu przyjemność, jak to zwykle bywało. Stały tam wyprostowane jak struny, chyląc szyje, dokładnie jak pieprzone konie z siódmej ułanów w Disseldorfie naszego pułku. To byli ci, którzy pokłusowali prosto do piekła w zwariowanej szarży kawaleryjskiej na Cambrai w 1915 z moim generałem na czele. Byliśmy wtedy obersleutnantem. Zawsze doprowadzaliśmy się do wielkiego podniecenia, gdy rozmawialiśmy o tej konnej wycieczce. Podstępni, jak zawsze są Anglicy, na całym terenie porozstawiali karabiny maszynowe, więc nie było łatwo ustawić ładnie wyglądającej szarży kawaleryjskiej. Gdybyż to oni byli tymi, co wysyłają swych dragonów do szarży, a my spotkalibyśmy ich w strzemionach, twarzą w twarz, z szablami w dłoniach i lancami nastawionymi do boju. Gdy dotarliśmy do białych linii, mój generał dostał zmarszczek na całym czole i zaczął kląć jak cała banda matrosów w arabskim bajzlu. Typowa piechota! — Rozdarł się. Wyglądają jak całe stado mniszek właśnie zgwałconych przez francuskich żeglarzy. Widzisz tę tam głupią lilię? Dwa centymetry poza szeregiem usuń ją, Martin. Na sto na z nią. Jeśli nie będziemy uważać, wszystko rozleci się w diabły. Przy czerwonych różach, klombie artyleryjskim nasze humory poszły w górę o kilka stopni i nasze lodowato niebieskie oczy zabłysły wesołością. Róże stały w porządku, bateria za baterią, wyglądały doprawdy po żołniersku. Tak ma być! Oświadczył mój generał i trzy razy wyjął monokl z oka na znak, że jest bardzo zadowolony. Chodziliśmy jakiś czas tam i z powrotem ciesząc się widokiem, ale zachmurzyliśmy się, przyszedłszy do oddziałów kwatermistrzowskich, niebieskich bławatków. Dobry Boże, co za bałagan! Ale tak jest zawsze z oddziałami tyłowymi. Banda, kmiotów i tyle nie znajdą nawet różnicy między prawą i lewą stroną. Przywiązuje im się po garści siana wokół jednej kostki, a słomy przy drugiej i potem wrzeszczy siano, słoma. Ich oddziały konne nie są w stanie znaleźć dziewczyny, która chciałaby mieć z nimi coś wspólnego i muszą zaspokajać się z końmi, gdy mają chęć. Mój generał nakazał egzekucję całej rabaty bławatków, więc o świcie przejechałem przez nią naszą ręczną kosiarką. Wojska pancerne, różowe róże, lepiej się pokazały. Całe towarzystwo z wyprostowanymi plecami. Poczułem się dumny jako unteroficir broni pancernej. Długą chwilę staliśmy patrząc na nie i na koniec przekonaliśmy się, że sprawy nie mają się tak źle jak się zdawało. Trzeba mieć jaja, by służyć w broni pancernej stwierdził mój generał, stukając swymi sztucznymi zębami. Przechodząc, skinęliśmy głową wojskom inżynieryjnym, czarnym tulipanom. Tak czy owak są robolami armii. Ale gdy doszliśmy do bandy zaopatrzeniowców, grządki kapusty, doznaliśmy szoku. Żydowscy dragoni stali tam ze zwieszonymi głowami jak kupa chorych na trypra. Mój generał natychmiast skazał ich wszystkich na śmierć. Do komór gazowych z nimi warczał, nie zdając sobie sprawy, jak ważna jest dla wojska służba wyżywienia. Wszystko poszło jak najgorzej, gdy przeszliśmy do sadów i zbadaliśmy strachy na wróble. Były w rosyjskich mundurach. Mój generał zrobił dziwną minę, gdy okazało się, że już pierwszy z nich ma niewyczyszczone buty. Dwaj następni mieli krzywo zapięte płaszcze, a ostatni czapkę nałożoną tyłem do przodu. Mój generał prawie żywcem pożarł ogrodników, którzy pojawili się biegiem, goniliśmy za nimi przez sady z tylu groźbami i tak szybko, że języki mieli wywieszone przez dziury w dupie, a jaja wokół uszu. Stary białogłowy gościu Pękł jak błona dziewicza w letnią noc i obrzygał całe generalskie buty. Mój generał wyciągnął pistolet i wycelował go w tego untermensza, który oczywiście zemdlał z przerażenia. Nazajutrz wysłano go na front, gdzie miał spędzić resztę wojny w jednostce zbierającej trupy. Wracając do zamku, byliśmy w ponurym nastroju. Anioł zwycięstwa otrzymał tylko niedbały salut, gdy przechodziliśmy obok niego. Wartownicy rozwarli drzwi, ale jeden z nich spieprzył sprawę i drzwi zakołysały się z powrotem, trafiając mego generała prosto w twarz. Trzeba go było słyszeć. Nie wrzeszczał jak jakiś głupi unteroficir, ale to, co powiedział przez nos, trafiało w samo sedno. Dosłownie pozabijał dwóch wartowników słowami. Nigdy nie owijaj w bawełnę z ludźmi tego rodzaju, powiedział przez nos. Tak, mój generał robił na co miał ochotę z ludźmi naszej dywizji, podpisywał wyroki śmierci, nawet ich nie czytając, po prostu nie traciliśmy czasu na tego rodzaju rzeczy. Na korytarzu natknęliśmy się na katolickiego kapelana, który był tak tłusty, że trząsł się bez przerwy, każda część jego ciała drgała jak galareta. Mój generał zatrzymał się na korytarzu, nie odpowiadając na salut kapelana. A więc to ty jesteś wielebny kapelanie. Nieczęsto się pokazujesz, ale może przygotowujesz drogę dla wielu żołnierzy, którzy padli za ojczyznę. Ja wolher general wybełkotał słabym głosem katabas, mając taką minę, jakby miał na miejscu paść trupem. Mój generał wciągnął swą długą szyję w kołnierz na widok kapelana sztabowego, ale teraz nagle ją jednym ruchem znów wyciągnął i wcisnął dokładniej monokl do oka. Tak, musisz być bardzo zajęty, wielebny ojcze, wypluł słowa. Nozdrza jego orlego nosa drgały jakby wąchał trupa. Buty masz niewyczyszczone, ale być może jest inny regulamin dla korpusu kapelanów, z którym nie jestem zaznajomiony. Trzy dni aresztu domowego, wielebny kapelanie, i co dwie godziny będziesz się meldował u mojego adiutanta w dobrze wyczyszczonych butach i oporządzeniu. Możliwe, że otrzymałeś zezwolenie włóczenia się w stanie nieregulaminowego niechlujstwa w dywizji, z której przybyłeś, ale nie tutaj, w mojej dywizji. I tak opuściliśmy Jezusowego dragona stojącego tam, by przemyślał całą sprawę. Po tym jak walnęliśmy parę razy szpicrutą po naszych butach do konnej jazdy, zarządziliśmy gry wojenne dla całego garnizonu. To zawsze zwykliśmy robić, gdy oficerów trzeba było trochę wziąć do galopu. Gdy przybyliśmy, byli tam wszyscy. Mój generał znał się na takich rzeczach. Zawsze panował nad sytuacją. Nikt nigdy go nie nabrał. Moim zadaniem było pilnowanie tekturowego czasomierza, więc miałem dobry wgląd we wszystko, co się działo i stałem tak, by móc od czasu do czasu szeroko się uśmiechnąć, tak by nikt tego nie widział. Nasza dywizja miała najlepszy model terenu w całej armii. Mój generał tego pilnował. Były tam tuziny potoków i rzek, a wszędzie mosty, które mogliśmy wysadzać w powietrze, zanim nieprzyjaciel do nich dotarł. Mój generał stał tam przez długi czas, spoglądając paskudnym wzrokiem na wszystkie zdenerwowane twarze wokół wojennego stołu, a potem wygłosił do nas długą mowę o tym, co nastąpi, jeśli Niemcom, jak zwykle, nasi parszywi nieprzyjaciele wykopią dupy wokół uszu. Tym razem będą pili piwo z naszych czaszek, przepowiedział. Nasze organy płciowe będą zdawiały ściany ich oficerskich jadalni, ale przysiągł na swój monokl, zanim do tego dojdzie i niech Bóg nas od tego wybawi, dodał tonem arcybiskupa, musimy się postarać, aby nieprzyjaciel nas poznał. Będziemy ich bombardować ogniem naszej dalekonośnej artylerii, wyjaśnił machając swym wskaźnikiem do tyłu i naprzód nad stołem ćwiczebnym. Wtedy nasza broń pancerna potoczy się naprzód w niszczącym szyku latającego V. Nasze ciężkie tygrysy odbiorą im apetyt na wojnę. Tych, którzy jeszcze pozostaną, zmiażdżymy gąsienicami naszych samobieżnych dział, a tych, co się ukryją, spalimy naszymi miotaczami ognia. Z całej siły uderzył swym wskaźnikiem, w którąś wioskę niszcząc ją jednym ciosem. Wszyscy oficerowie zwrócili smutne spojrzenia na rozwaloną wieś. Teren przedstawiał niemiecki krajobraz, uważacie? Z niemieckimi krowami i otyłymi niemieckimi chłopami na nim. Rzesza niemiecka nigdy nie skapituluje, panowie, zapamiętajcie moje słowa! Syczał mój generał, pozwalając, by nasz monokl wypadł mu z oka. Nagle zdał sobie sprawę, jaką okropną masę nonsensów opowiedział, gdy zrobił sobie przerwę, podczas której ukarał paru lejtnantów za chichotanie z nieprzyzwoitej anegdotki, przenosząc ich do piechoty, kiwnął głową do swego szefa sztabu, wysuszonego jak patyk generał majora ze sztywną nogą i łatą na jednym oku. I symulacja wojny zaczęła się. Pierwszym, który dostał po głowie, był rotmistrz, za to, że decydował się zbyt szybko. Pomylił własne pozycje z nieprzyjacielskimi i pozwolił paru sztukasom rozwalić własną broń pancerną, czekającą w zasadzce na T-34 sąsiadów. Łzy owego rotmistrza tej samej nocy lały się we frontowym pułku. Mój generał nie dał mu nawet regulaminowego trzydniowego urlopu przed odjazdem. U nas nikt nie mógł czuć się bezpiecznym. Dokładnie w chwili, gdy cieszyli się życiem sztabowym i liczyli na nieskomplikowaną przyszłość, nagle odjeżdżali do jednostki frontowej, poczekalni do mesy w Walhalli. W chwilę później jeden major i trzech leutnantów wypadło spod osłony ramion dywizji za niewłaściwe postępowanie z nieprzyjacielskimi czołgami. Mój generał był coraz bardziej niezadowolony, a jego oczy rzucały złośliwe lodowato-niebieskie błyskawice, Widziałem, w jaki sposób sprawy się rozwijają. Zanim te symulowane gry skończyły się, w dywizji był znaczny niedobór oficerów, ale na szczęście myślałem, nie byli to prawdziwi oficerowie, tylko z rezerwy. Określani jako nadwyżka wojenna, ale nasz niemiecki Bóg najlepsze zachował na koniec. Każda odrobina naszej skoncentrowanej złości spadła na adiutanta, tę parszywą świnie. Tak się zaplątał w piechotę Iwana, że stracił całą baterię dział samobieżnych. Mój generał wyciągnął z kołnierza na pół metra swą pomarszczoną szyję, jak dowódca okrętu podwodnego, który zamierza zatopić pancernik. Awiutancki Typek dostał ataku dzikiej trzęsionki i zaczął zestrzeliwać ze swych baterii przeciwlotniczych nasze lotnictwo wsparcia. Samoloty pospadały na stół ćwiczebny, jak garść konfetti. Śmiałem się jak szalony stojąc tam obok mego tekturowego zegara. To był cudowny widok. Patrzeć na tego parszywego adiutanta w kłopotach miał minę szczura chorego na zaparcie. Mój generał powiedział mu mnóstwo rzeczy głosem, który prawie podciął mu nogi i adjutant wyniósł się chyłkiem jak na pół utopiony kandydat na samobójcę. Wówczas mój generał przerwał grę wojenną, zanim niekompetentni oficerowie do cna zrujnowali naszą armię. Wygłosił długie przemówienie na ten temat w którym powiedział im co czuje wobec cywilów w mundurach zakończył mówiąc że Attila miał się o wiele lepiej niż dzisiejszy generał nie tłoczyli się wokół niego zawracając głowę oficerowie rezerwy lecz otaczali go urodzeni wojownicy którzy wiedzieli jak walnąć pałką i roztrzaskać czaszkę człowiekowi z wrogiego plemienia Wyszliśmy więc i z hukiem zatrzasnęli drzwi za nami. Zostawiłem tekturowy czasomierz, wskazujący pięć po dwunastej, po prostu, aby dać tym sprytnym facetom coś do myślenia. Wtedy zmieniliśmy mundur i nałożyli sprzęt bojowy z ręczną artylerią na biodrach. Do roboty! Powiedział mój generał i poszedł na dwór przez stado gnaczących gęsi i kur, które wyobrażało sobie, że jest właścicielem szosy. Do wszystkich diabłów, pomyślałem. Czas na modlitwę. Dobrze znałem mego generała i miałem bardzo dobre rozeznanie, w co się może wpakować będąc w jednym ze swoich ponurych nastrojów.